Dzień dobry Państwu. Jak Państwo zapewne wiecie, zamieściłem krótkie pytanie skierowane do wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy, jego partnerki Kingi Gajewskiej, jak również do ambasadora USA Marka Brzezińskiego z zapytaniem, czy w Polsce ma miejsce handel dziećmi pod przykrywką obecnie obowiązujących przepisów. Na takie zapytanie dwukrotnie portal X zablokował moje konto. No w tej chwili konto jest odblokowane, ale nie wiadomo, ile jeszcze będzie ono funkcjonować po takim działaniu X. Co będzie dalej, zobaczymy. Tym niemniej tego tematu nie odpuszczę, bo widzę, że rzeczywiście coś może być na rzeczy. Nieraz mówiły o tym media rosyjskie, z tym, że bardziej skupiały się na Ukrainie. Mówiła o tym Zacharowa, pisała o tym Zvezda. Co do wydarzeń międzynarodowych, no to wizyta Modiego w Warszawie zwraca uwagę. No jego przywitanie na lotnisku to dyplomatyczna wpadka, bowiem nikogo na odpowiednim poziomie nie było, żeby przywitać Modiego. Tusk nie miał czasu, inni politycy polscy odpowiedni rangą również nie mieli czasu, jak widać. Modi poleciał później, pojechał do Kijowa, żeby spotkać się z Zeleńskim. Zeleński zaczął coś tam wspominać o sprzedaży przez Indie rosyjskiej ropy naftowej. No skończyło się tym, że Modi zabrał się do domu, nie czekając nawet na oficjalne obchody Święta Niepodległości Ukrainy. Natomiast prezydent Polski oczywiście na te święta przyjechał. Był tam Andrzej Duda, został publicznie znieważony przez Zeleńskiego, który powiedział, że gdy będzie dzwonił Andrzej Duda, to nie wiadomo, czy on nie będzie miał zajętego telefonu, czy będzie miał czas na taką rozmowę z polskim prezydentem. No nie wiadomo, czy Andrzej Duda zauważył kontekst tej wypowiedzi Zeleńskiego. Ciekawe, że niedługo potem, jak nastąpił zmasowany atak rakietowy rosyjski na teren Ukrainy, to Zeleński ponownie zwrócił się o to, żeby Polska zaczęła zestrzeliwać rosyjskie rakiety na terenie Ukrainy. No tak. No podobno coś tam wleciało na teren Polski. 30 km to przeleciało, gdzieś zaginęło. Polskie służby do dnia dzisiejszego nie potrafią znaleźć tego, co przeleciało, więc nie wiem, może to było jakieś UFO, coś w tym stylu, a nie jakaś rakieta czy inny tego typu obiekt. Ciekawe. Co tam dalej się dzieje? No oczywiście nie sposób nie wspomnieć o aresztowaniu Pawła Durowa, zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa ładnych parę lat temu. Jak widać, to jemu nie pomogło. Demokracja w Europie Zachodniej kwitnie. Od Durowa wymaga się tego, aby udostępnił treści rozmów i informacje na temat użytkowników Telegramu. No jak to się skończy, nie wiadomo. Macron już publicznie się wypowiedział, że kwestia winy Durowa, no to nie od niego zależy, tylko od tak zwanych wolnych sądów we Francji. Jak działają wszelkiego typu wolne sądy w Europie Zachodniej, no to doskonałym przykładem jest tego Polska, a więc z uwagą czekamy na rozwój sytuacji. Natomiast no, dopóki jest Telegram, dopóki jeszcze działa, także tutaj parę słów dla Państwa i w telegraficznym skrócie parę słów informacji. Pozdrawiam. Do widzenia.